Witam serdecznie, Maciej Włodzik, no, mamy brzydki czas, mamy brzydki czas, już nie mamy epidemii, mamy pandemię ogłoszoną, czyli praktycznie no, nie ma już tu przelewek, Pff, ludzie się ratują jak mogą, wszystko praktycznie w sklepach ginie, boją się, Pamiętajmy, no, naturalnych dużo środków, żeby podnieść odporność. Pamiętacie, już zostało tylko tyle w słoiku. Miód, miód, pyłek kwiatowy, cytryna, czosnek, do tego można dodać imbir, do tego można dodać jeszcze parę innych składników, ale tamte, które pierwsze powiedziałem w zupełności wystarczą na podnoszenie odporności. Pamiętajmy czosnek polski. Czosnek polski jest mniejszy. Nie jest tak piękny jak te inne wszystkie czoski, ale, no mówię, ma dużo, dużo większą e, e, moc działania. Dzisiaj co? No dzisiaj robię sobie herbatę z granata. E, polecam e, sobie przeczytać, na co działa, jaką, e, do czego on nam może, w czym on może nam pomóc. Osobiście e, od, wczoraj, e, od wczoraj do herbatki sobie leję codziennie 5 ml e, środka antywir. To jest, no nie, że to jest dla gołębi, po prostu to jest, ja te środki znam od podstaw. Środki są typowo naturalne, tu jest, to są wyciągi z, z owoców, z ziół, z warzyw. Tak samo środek immunowy, środek typowo odpornościowy. to jest na przykład oliwka indyjska, która, która rewelacyjnie podnosi odporność, plus jeszcze inne, inne zioła i Krzewy, wyciągi z nich. Naprawdę naprawdę polecam. Jeżeli to pomaga gołębiom, na przykład o tym środku. Ten środek, nie wiem czy jest drugi taki środek jak ten w tej chwili na rynku. On, on na przykład w walce z podawaniem, czy różnego rodzaju wirusach, jak zaatakują gołębie, bardzo, bardzo, duż, duż, bardzo lepiej, bardzo lepiej mówię bardzo skuteczniej Przebiega kuracja i leczenie, jeżeli ten środek jest podawany. A poza tym, na przykład, nie ma innego chyba środka, który w taki sposób będzie działał w walce z herperwirusem. Na przykład, on po podaniu 10 dni herperwirusa eliminuje praktycznie z gołębia w 100% to ma bardzo mocne działanie. Czyli myślę 5 ml jednego i drugiego do herbaty. Pachnie to super rewelacyjnie, to można normalnie, można normalnie śmiało używać. Herbatka bardzo dobrze smakuje. Z tym, że mówię, ja sobie od kilku dni będę używał teraz herbatę. Napoję się herbatą z Granata. No i cała moja rodzina od dzisiaj będzie zmuszona to pobierać. Nie mówię tego, że coś chcę tu reklamować czy, czy, czy coś sprzedać. W tej, chwili, w tej chwili te środki mówię. Bardzo dużo hodowców je zna, bardzo dużo hodowców je, je, je ma u siebie. Czyli, czyli jeżeli ktoś się odważy i się nie boi, naprawdę proponuję to sobie zastosować. Herbatkę na przykład z, z miodem, z cytryną, można to dodać, można z herbatę stop Tak samo proponuję sobie zrobić ten, 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 ten mix czyli pyłek kwiatowy, miód, cebula, czosnek. Można dodać imbir, można dodać kery, trochę można ostrej papryki dodać. To chodzi o to, że też warzywa, które mają ostrość, też eliminują pewnego rodzaju powiedzmy, zagrożenia, które na nas czyhają. Dlatego jak najbardziej proponuję te dwa produkty, jeśli nie dla gołębi, jeśli to dla Was. Jeśli nie dla Was, to dla gołębi. Jest to, jest to naprawdę rewelacyjne. Dwa środki u gołębi młodych do podawania. Ja na wspólnym gołębniku podaję bardzo często. Myślę, że, że sprawdzają się w 100%. A ja teraz sobie zrobię herbatkę. Do usłyszenia. Dobry lot.